Weź. Dom ja zły. To, ja myślałam, że to papryczka jest. Cóż to jest, ty się pochwala. Zamek. Zamek do sejfu? Tak jest. To teraz szukaj jeszcze kasy. Witajcie kochani, pomalutku zbieramy się do wyjazdu na poszukiwania. Sprawdzamy stan techniczny naszego Flintstona. Musimy sprawdzić olej, bo ostatnio nam coś pobiera. I to nie mało pobiera. Dzisiaj zabieramy was na poszukiwanie w pruskie lasy. W miejscu, gdzie kiedyś był młyn i stoi, bardziej stoi pozostałość tego dworku. Prawdopodobnie tam też straszy. Sprawdzimy to osobiście, oglądajcie nas, przekonacie się sami. Cyk, pyk i 10 groszy. Alaminiowe. Stara, wystrzelona łuska. Mosiężna. A na oko taki oto garnek. Przedwojenny garnek. Ktoś wykopał i wyrzucił. O kurczę, a tu ukochana. Zraszyłeś się mnie? Tak jest. Chwal się, co znalazłaś. Takie coś. Cóż. Chyba od tej kuchni takiej, nie? Czy nie? Może być, nie? Fajerka, tak? Fajerka. Tak to się nazywało. Kobieta zbiera rzeczy związane z kuchnią. Tak jest. Jak wyniki? Guziczek. Guziczek. No trochę złomu. A co to jest, to nie wiem. Guzik. No guzik, ale jaki to nie wiem. Ale ładny mosiąży, mosiąc. No. Czysty, nieopisany, ale piękny. Ja nie wiem, ja nie widzę, co on tam jest. Zaraz go przetrzemy. Jednak nie taki czysty ten guzik. Po przetarciu pokazał się orzeł pruski, ale nie widzę żadnych napisów otokowych, czyli jakiś urzędniczy. Coś głęboko, jakieś żelastwo. Ale jak? Skrzynka ze złotem. Tak. O. Trupie. Stary śmietnik. Następnym razem weźmiemy kopertę. O, już blisko. Ciekawa jestem. Tam zostawiłam swój wykrywacz. Przeleciałam z ciekawości. Pięknie zdobione. Jak wyciągałem to z ziemi, zobaczyłem tą końcówkę, to myślałem, że to może ustnik. Natomiast oczywiście na ustnik to jest przyduży element, ale ładny, zdobiony. Do czegoś służył, a teraz będzie stanowił naszą pamiątkę w Izbie Historii Regionu. Masz nie skoczy? Chyba widzę, że prawie zielone. To ja! Twoja kochana! Chodź do mnie, chodź! Chyba przepłynę.
Płyń, płyń! Wiesz, że w tym budynku straszy. Jest taki lokalny przesąd, że tutaj ktoś się tam powiesił, czy coś tam się wydarzyło i straszy. To jest studnia, musisz uważać, żeby nie wpaść. A tu jest ten budynek. Dom zły, to się tak nazywa. Ciekawe, czy ktoś tu buszował po piwnicy. Jak myślisz? O, tu jest zawalona piwnica. Relikt, jakiś fragment gitary, gryfu od gitary, uchował się w tej spaleniźnie. Ktoś tu pewnie też muzykował, lubił grać na jakimś instrumencie. Dom zły. Ja myślałam, że to papryczka jest. To jest głowa lalki. Bo jakaś straszna papryczka. Śmieszna. Weź to tak pokaż bardziej mi z tej strony. Proszę. Kulfon. Kulfon. Papryczka. Dom zły to i złe zabawki. Co tak się skupiłaś na tym kubłaczku aluminiowym? Niby nic, a coś tutaj jest pod spodem. Jakaś sygnatura? Nie wiem, jakiś obrazek czy coś. Ja go dokładnie nie widzę. A to jest z tej strony? Nie wiem, pod jakim kątem mam ustawić. Czy to z tej? A jest tutaj jakaś sygnatura. Znaczy to nie sygnatura, to jakiś wydłubany wizerunek, jakby dworek i tak dalej. Cholera wie. A to jest taki od czego kubeczek? Od termosu? Tak na to wygląda. Ciekawa znajda. Skrobie się to. Kulka paznokciem. Od muszkietu. No skrobie się, bo to nalot. No jo. Nalot. Słabo, wracamy pomału do auta. Wracamy. Łoza no. Spalić ognisko. Ognisko robić, tak jest. Zobaczymy, co chłopacy znaleźli. Może będą mieli się czym pochwalić. To normalnie idzie. Tata całą torbę tych druta. A. No złomu to tu jest masę. Ale to jest kurwa drut szlachetny. Nierdzewka. Nierdzewka. Bobry robią sobie tamę. Co tak podziwiasz? No bo akurat to zjawisko pierwszy raz widzę. O, u nas jest sporo zwierzyny i też bobrów, które sobie tutaj torują drogę, tamy robią. Przy rozlewiskach. Ale jak obskubane ładnie, co? Zobacz, i to się nazywa też obcowanie z naturą. Tak jest. A
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. Hitting your place all this. Po poszukiwaniach wróciliśmy do sklepu. Mamy jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Miejsce to, w którym poszukiwaliśmy, na filmie nie oddawało tego, jak tam było strasznie naprawdę. Jest to bardzo ponure miejsce, takie nadające klimat. Także nasze poszukiwania w obrębie tego dworku podnosiły co? Taki klimat. Adrenalinę. Adrenalinę. Także było wesoło, ale też i strasznie. Serdecznie dziękujemy Wam za obejrzenie kolejnego naszego filmiku. Do zobaczenia w następnym. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.